Rzeczywiście ta wiedza przyszła do mnie od źródeł osobowych, które ja pozyskałem. No, niestety nie mogę tutaj ujawnić, jakie to były źródła. Natomiast rzeczywiście one potwierdzały de facto to, o czym teraz pisze między innymi Rzeczpospolita, że takie nagrania były robione, nie mając wiedzy przy tym, podkreślam, nie miałem wtedy jeszcze wiedzy przy tym, że pojawiło się to między innymi w tej sprawie, która była prowadzona, sprawa sądowa, która była prowadzona wobec tych braci, która ma charakter niejawny. Nie miałem wtedy takiej wiedzy. Natomiast te źródła, które mi przekazywały, to rzeczywiście fragmentaryczną, ale można było to przy pracy operacyjnej ułożyć pewną jakąś logiczną całość. Ja wcale się nie dziwię, że jeżeli ktoś prowadzi dom publiczny, to nagrywa. Jeżeli ja bym prowadził, to też bym tak robił. Panie pośle, tutaj nie można być zdziwionym w ogóle, że coś takiego się odbywa w domu publicznym, no bo to jest najłatwiejsze do utrzymania klientów swoich w tak zwanym szachu. Jeżeli to są jeszcze osoby ze świecznika, to mając taką wiedzę, mając takie nagrania, można w sposób dowolny te osoby szantażować. Więc to nie jest dla mnie i dla pracownika operacyjnego innego, nie jest jakaś wiedza, która jest wyjęta z kapelusza. No, każdy, który by tak prowadził, jak pytałem kolegów, czy to w ostatnim czasie, czy też wcześniej, każdy by tak robił. Tym bardziej, że wiedza, która dotarła, związana była z tym, że to nie funkcjonuje na zasadzie takiej, jak ktoś sobie wyobraża agencję towarzyską, że jest jeden budynek tylko. Tylko to funkcjonowało w sieci hoteli. Były dodatkowe pokoje, które były okamerowane. Więc tam, wiadomo, pokoje ekskluzywne, bo ekskluzywni goście, były prawdopodobnie robione nagrania. Natomiast wiedza ta pochodzi, to jest wiedza wieloźródłowa, od różnych osobowych źródeł, które nie są ze sobą powiązane, bo ja to weryfikowałem. I rzeczywiście na Podkarpaciu nie było to tajemnicą, że w domach publicznych są zamontowane studia nagrań. O tym wiedzieli po prostu funkcjonariusze, ale wydaje mi się, że po prostu nikt nie chciał tego ruszyć, ponieważ funkcjonariuszy z Podkarpacia to trochę przerastało, bo często sami korzystali. Przynajmniej mi tak wychodziło z moich ustaleń. Czyli pana OZI tak naprawdę potwierdziły, że te taśmy rzeczywiście funkcjonują gdzieś w obiegu na Podkarpaciu, tak? Czy dobrze zrozumiałem? Tak, oczywiście. Potwierdziły to osobowe źródła informacji, że te taśmy są. Czy kilka źródeł z tego, że tak. To nie jest jedno OZI, tylko że nie, kilka to jest kilka osób... To jest informacja od kilku osobowych źródeł, że taśmy rzeczywiście są, że były osoby nagrywane i że służą do szantażu. Natomiast kolejne ustalenia związane ze sprawą mówiły o tym, że backupy, czyli dodatkowe kopie, zostały tych taśm wywiezione w bezpieczne miejsce na terytorium Ukrainy. I to również była informacja wieloźródłowa. Ta informacja została przeze mnie przekazana do szefa CBA. Jakie czynności on robił innymi funkcjonariuszami, tego nie wiem. Ja wiem tylko czynności, mogę wypowiadać się do swoich czynności, które ja robiłem na tamtym terenie. Natomiast pierwsza informacja, o czym pan wspomniał, pochodziła od szefa CBA. To on mnie zadaniował w temacie. Ja nie wyciągnąłem tego pierwszy, tylko ja dostałem polecenie, żeby to zweryfikować. Ale czy później, jak pan przyniósł mu tę informację, że pana OZY potwierdzają, że te taśmy funkcjonują, czy dalej zadaniował pana, że trzeba znaleźć te taśmy? Kazał panu szukać tych taśm? Tak, zostałem tak zadaniowany, żeby znaleźć miejsce przechowywania. Przynajmniej to, które miało być na terytorium Polski. Bo miał taką wiedzę szef CBA podobno, to mi przekazał. W związku z powyższym ja dalej szukałem w terenie. Czy szef CBA mówił o konkretnych osobach, które mogły być tam nagrywane? Szef CBA stwierdził, że są tam funkcjonariusze i politycy. Nie wskazał przy tych rozmowach wstępnych, nie wskazał konkretnych osób. Nigdy nie było wskazanych konkretnych osób, natomiast była taka wiedza jakby ogólnikowa, którą on posiadał, że tam są nagrani funkcjonariusze i politycy i rzeczywiście ja weryfikując później te informacje, jeżeli chodzi o działalność tych agencji towarzyskich z innych służb, wszedłem w posiadanie informacji takiej, że jeden z ówczesnych, wysoko postawionych funkcjonariuszy również jest na nagraniu.
Taką informację przyniósł jeden z funkcjonariuszy ze Straży Granicznej. On miał taką wiedzę. Po tym, jak wykonywał czynności służbowe jawne na terenie Podkarpacia. Przez posiadanie takiej wiedzy tą informację przekazał do ówczesnego dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. No i w konsekwencji został ze stanowiska zdymisjonowany, ale tutaj nie znam szczegółów, nie chciałbym się wypowiadać. Na pewno na tym stanowisku, które posiadał wtedy, już go tam nie ma. Rozumiem. I pan zdobył to jedno nagranie i przyjechał pan z nim do CBA, do centrali, tak? Panie pośle, jeżeli chodzi o rzeczowe nagranie, zostało wywołane spotkanie z osobowym źródłem, które przekazywało informacje wcześniej bardzo istotne, zawsze weryfikowalne, sprawdzone i które przekazywało informacje o wysokich funkcjonariuszach różnych służb. One później w toku czynności operacyjnych zostały zawsze weryfikowane pozytywnie. Spotkanie zostało wywołane. Na tym spotkaniu został mi pokazany film z jednego z domów publicznych. Na tym filmie nie oglądałem całego. Nie jestem fanatykiem tego rodzaju filmów. Nie oglądałem całego. Natomiast osobowe źródło, które pokazywało mi film, po prostu przeskakiwało sekwencje i to źródło wskazało, że stwierdziło do mnie tak, żebym przyjrzał się dokładnie, kto jest na filmie. Więc ja, przeskakując kolejne klatki w filmie, tam jest ten film trwał około 15-16 minut, z tego co sobie przypominam. Rzeczywiście na tym filmie, co później potwierdziło źródło, zobaczyłem jednego z polityków, czy też osobę podobną do jednego z bardzo ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. W momencie, kiedy źródło powiedziało mi, że osoba, która świadczy usługi, ma 14 lat, no ja powiem tak, no ja mam dwoje dzieci, no i tak dla mnie to jest... Chodzi o nieznaczne, to, niezręczne. Chodzi o to, że to było bardzo niesmaczne i po prostu to było obrzydzenie. Klient poprosił o to, żeby wyłączyć tą taśmę, ponieważ scena była dość obrzydliwa dla mojego klienta. W takim razie na razie nie mam więcej pytań, później ja chętnie jeszcze. Grzegorz Furgo. Proszę pana, pytanie. No wrócę do tego, co zadałem dwa tygodnie temu pytanie, bo cały czas jakby mówimy na okrągło. Co pan widział na tej taśmie, panie doktorze? I kto tam jest na tej taśmie? Panie pośle, tak jak powiedziałem, na tej taśmie, ta taśma pochodziła z jednego z domów publicznych, czy też hoteli, na pewno z Podkarpacia. Na taśmie jest sekwencja filmu, począwszy od wejścia dwóch osób do pokoju, przez scenę rozbierania się tych osób, poprzez akt seksualny. Natomiast według mojej wiedzy na tej taśmie był marszałek Sejmu. To jest moja wiedza. Ja obecny marszałek obecny Sejmu? Marszałek Sejmu, tak. Marek Kuczyński. Oczywiście. Drugie pytanie mam. Skąd ma pan wiedzę, że tam była osoba niepełnoletnia, 14-letnia dziewczyna? Tutaj, panie pośle, odpowiem tak. Tą wiedzę przekazało mi osobowe źródło,